Słyszeliście kiedyś o Goatmanie? Czy może raczej powinienem powiedzieć Goatmanach? Mitycznych kreaturach terroryzujących zalesione tereny Stanów Zjednoczonych, tereny Maryland, Teksasu czy Kentucky. Przydomek ten przez lata nosiło kilka istot, takich jak Poplik Monster czy potwór z Lake Worth. Dziś przyjrzymy się właśnie tym istotom. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy, albowiem dziś przyjrzymy się historiom możliwie wszystkich Goatmanów. Na dobry początek uporządkujmy segmenty tego materiału. Jak już mówiłem, imię Goatman nosiło kilka postaci. Na początek przyjrzymy się Goatmanowi z Maryland, tem, którego zapewne znacie najlepiej. Następnie zajmiemy się innymi Goatmanami. Na przykład Goatmanem z Kentucky, mitycznym stworzeniem znanym jako Poplik Monster, a film zakończymy wątkiem Goatmana z Teksasu, znanego również jako potwór z Lake Worth. Jednakże zanim zaczniemy, przypomnijmy, jakim istotom nadaje się przydomek Goatman, gdyż jest to bardzo istotna kwestia. Goatmani są to stwory będące połączeniem człowieka i kozła, zazwyczaj w zaawansowanym stopniu owłosione, wysokie i nadludzko silne. Stąpają na dwóch nogach, a ich głowa znacznie bardziej podkreśla ich kozią naturę. Posiadają poroże, a niekiedy pysk. Na przestrzeni lat wiele stworów zgadzało się z tym opisem, a już za chwilę się im przejrzymy. Moi drodzy, przenieśmy się więc do lasów Maryland. Wedle legendy, Goatman z Maryland jest dzierżącym siekierę półczłowiekiem, półkozłem. Niegdyś był jednak naukowcem pracującym w Centrum Badań Rolniczych w Beltsville. Podczas przeprowadzania jednego z eksperymentów na kozach, coś poszło nie tak, a naukowiec połączył swoje DNA z DNA kozy. W ten sposób narodził się Goatman. Od tamtego czasu kreaturę można spotkać wędrującą po bocznych ulicach Beltsville. W 1977 roku pewna para wybrała się na randkę, kiedy usłyszała drapanie z boku samochodu. Po zapaleniu świateł dostrzegli człowieka kozła, który zaczął biec. Jednocześnie zdążył rzucić siekierą w samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Inny raport z kolei wspomina o chłopcu, który grał w bejsbola w lesie. Gdy chłopiec wybrał się po piłkę, która chwilę temu wpadła w krzaki, usłyszała krzyk swojego syna. Gdy do niego przebiegła, ten powiedział, iż dostrzegł istotę, którą co noc widuje w kącie swego pokoju. Badania głoszą, iż Goatman z Maryland jest zmutowanym pustelnikiem, którego po dziś dzień spotkać można spacerującego samotnie ciemnymi nocami w pobliżu Fletcher Town Road. Teraz przenosimy się do lat 70. do Pensylwanii. Waterford Shipman to kolejna kryptyda nosząca imię Goatman. Na początku lat 70. kreatura ta terroryzowała niewielkie wiejskie miasteczko w Pensylwanii. Czaiła się na polach uprawnych, śledząc niespodziewające się niczego zwierzęta, by wkrótce zaatakować i pożywić się ich krwią oraz mięsem. Setki ludzi było świadkami tego stworzenia. Mieszkałem przy Bagdad Row i widziałem tę postać biegnącą przez polną drogę. W pewnym punkcie, w pobliżu startego tartaku. Pamiętam, że w tamtym czasie wiele mówiło się o legendzie, a wiele osób dostrzegło stwora przemykającego przez ulicę lub w zaroślach wzdłuż pól uprawnych. Miała drugie spotkanie z potworem, gdy miała 17 lat. Był tam, gdy pewnego wieczoru pojechałam do domu. A tuż przed tym, jak skręciłam pojazdem, był tam, biegnąc przez ulicę do lasu. Historii tych było znacznie więcej. Jednak niemniej, po upływie dekady istoty już nikt więcej nie spotkał. Końcem lat 70. Goatman zniknął. Z Pensylwanii przenosimy się do Kentucky. Tutaj mamy do czynienia z Goatmanem, znanym również jako Poplik Monster. Na temat tego osobnika istnieje kilka legend odnoszących się do jego genezy. Wyróżnić można na przykład tą głoszącą o farmerze, który poświęcił swoje kozy w zamian za pozyskanie potężnych mocy. Inna wspomina o dziwaku cyrkowym, który poprzysiągł zemstę na ludziach, przez których został źle potraktowany. Stworzenie ma hipnotyzować ludzi i nakłaniać ich do wejścia na tory, by zginęli pod kołami pociągu.
Mimo to Goatmana z Kentucky nikt nigdy nie spotkał, chyba że o tym nie pamięta. Możliwe, że ktoś chce, by o tym nie pamiętał. Niestety, nie istnieje żadna relacja ze spotkania z nim. Lecz jaka jest prawda? To wie chyba tylko jeden osobnik. Potwór z Doliny Proctor jest najbardziej imponującym Goatmanem. Jest to największy stwór z nich wszystkich, a zarazem najbardziej potężny. Jego budowa jest niezwykle zbliżona do wielkiej stopy. Po raz pierwszy zaobserwowano go w latach 60., a po raz ostatni w 70. Niestety jego geneza nie jest nam tak dobrze znana. Znane są natomiast relacje ze spotkań z tym stworzeniem. Niestety jednak historie te znacząco różnią się od siebie. Niemniej uważam tę istotę za najmniej interesującą spośród wszystkich Goatmanów. To, jak wygląda potwór z Proctor Valley, jest przedmiotem dyskusji. Jedna osoba twierdzi, że widziała jakąś ogromną latającą bestię. W latach 70. lokalny DJ radiowy zorganizował nocne polowanie na potwory. Zebrał w okolicy tysiące nastolatków, a później poinformował, że widzieli coś w rodzaju dziwnie zbudowanego bydła. Zapewnienie rozgłosu jest prawdopodobnie odpowiedzialne za utrzymanie się historii o nieuporządkowanej krowie. Na sam koniec przenosimy się do Teksasu, by przyjrzeć się potworowi z jeziora Fort Worth. Do roku 1969 do prasy dochodziło mnóstwo relacji ze spotkań z potworem, będącym pół człowiekiem, pół kozłem. Mówiono na przykład o sytuacji, gdy stwór rzucił oponą w grupę ludzi. Opublikowano również zdjęcie wykonane przez Alena Plestera. Na temat tej istoty krążyło kilka innych opowieści, jednakże żadna z nich nie dotykała tematu jego genezy. Potwór z jeziora Fort Worth został określony mianem nieodkrytego, nieskatalogowanego gatunka naczelnego, który chodzi na dwóch nogach. To już chyba wszystko. Mam nadzieję, że w należyty sposób przedstawiłem wam sylwetki każdego z możliwych Goatmanów. Niestety jednak możliwe, że któregoś pominąłem bądź przeoczyłem i jest na to zaprawdę olbrzymia szansa. Jednak mam nadzieję, że dziś poznaliście kilka naprawdę interesujących kryptyd. No i to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Zdradzę wam w tym momencie, że na ten tydzień szykuję kilka naprawdę ciekawych materiałów. W najbliższym czasie możecie spodziewać się nareszcie zbrodni z ekranu z Halloween 20 lat później oraz filmu związanego z pierwszym FNAF-em, który możliwe, że zaowocuje pełną serią w przyszłości, ale co do tego musicie jeszcze poczekać kilka dni. Ponadto, jeżeli dam radę, chciałbym w tym tygodniu opublikować kolejne zakazane, zaginione odcinki bajek dla dzieci. Miejmy nadzieję, że mi się uda, a tymczasem to już tyle w dzisiejszym odcinku, jednak słowem końca chciałbym serdecznie pozdrowić Amazon's Prime Crew, Danka Mikołajek oraz Patryko Dziuba. Pozdrowienia lecą do was, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jeżeli zechcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych materiałach, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia już wkrótce, dobrej nocy, cześć!